Mikołaj, dlaczego zdecydowałeś się w sobotę rano poinformować wszystkich, że się rozstaliście? Czy był jakiś konkretny powód tej decyzji? Znaczy pytasz, dlaczego akurat w sobotę rano? Nie no, ogólnie dlaczego wtedy? Po tych dniach wywiadowych, gdzie wszyscy atakowali was pytaniami, jesteście razem czy nie jesteście? Czy coś pękło? Nie wiem, wiesz, to jakby to była moja przemyślana decyzja, może trochę za dużo napisałem w tym poście i zgadzam się, to też dzisiaj Sylwii powiedziałem, że powinienem mniej emocjonalnie do niego podejść. Natomiast nie wiem, nie widzę tutaj zależności, czy to sobota, czy niedziela, czy poniedziałek. Po prostu informowaliśmy was, że będziemy szczerzy. Jeżeli coś się zmieni, to powiemy. Uważam, że to powinno zawsze wychodzić od nas. Tak też to zrobiliśmy. Nie chcieliśmy robić żadnych burz i dymów. Nie wiem, wcześniej po prostu stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment i... Bomba zegarowa wybuchła w sobotę. Tak, no i... Emocje wykipiały i dobrze. A jakie emocje towarzyszyły ci pisząc ten post? Takie jak napisałem w poście, nic się nie zmieniło. Byłem z jednej strony smutny, zmieszany, denerwowałem się, bo wiedziałem, że z jednej strony jest bardzo zła decyzja, a z drugiej strony, tak jak też dzisiaj powiedziałem w filmiku przed tańcem, że czasami takie ogromne trzęsienie ziemi jest potrzebne do tego, żeby na nowo przejrzeć na oczy. I naprawdę walczyłem z tym, nie spałem całą noc i się zastanawiałem nad tym. Ja podchodzę do życia w ten sposób, że trzeba podejmować decyzje. Czasami nawet i błędne, ale trzeba je podejmować i stwierdziłem, że to może przynieść więcej dobrego niż złego, patrząc na perspektywę czasu. Sylwia, znałaś treść tego posta przed publikacją? Bo w swoim napisałeś, że zostałaś wywołana do tablicy była spekulacja, tak, że nie znałaś. Chciałem powiedzieć, że ludzie mi zarzucają, że ja to zrobię, że Sylwia dowiedziała się tego z Instagrama. Oczywiście tak nie było, to był tylko i wyłącznie post informujący ludzi, którzy nas obserwują. Nie znałam treści tego postu wcześniej. Tam Mikołaj mi raz zaproponował, że mi wyśle tą treść. Ja nie chciałam jej znać. Powiedziałam, że jeżeli podejmuję taką decyzję, to żeby wrzucał po prostu. To takie bardzo prywatne pytanie. Czy kiedykolwiek jeszcze dajecie sobie szansę? Uważam, że to nie jest pytanie na teraz. A ty, Mikołaj? Podzielam zdanie sobie. Jak ty zgodni teraz jesteście. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do twojego... Kiedyś nie byliśmy zgodni.